Sobiech! Sobiech tutaj! Już szalał, już to nie! Właśnie, to jest ten moment. Dokładnie rok temu osiągnęliśmy i też osiągnąłem z Lechią historyczny triumf, zwycięstwo w Pucharze Polskim, na który tak bardzo długo czekał klub, ale też mi zawodnicy, bo dla nas to też był mega wyjątkowy dzień. Na ten moment nie da się zapomnieć. Do teraz jak oglądam te filmiki z tego finalu i tą bramkę Sobiego, to mam aż ciarki po ciele i jestem bardzo szczęśliwy, że z Lechią osiągnąłem taki cel i że wygraliśmy ten Puchar Polski. Ale nikt z was może nie wie całą prawdę tego pucharu, bo po jednym z meczu szanowaliśmy całą drużyną, praktycznie całą drużyną, też z dziewczynami, z rodzinami na kolację. I już tam wiedziałem, że ten puchar zdobędziemy, bo tak jak się trzymaliśmy, to chyba jeszcze nigdy nie wiedziałem się trzymać tak drużyny i dlatego szacun dla wszystkich zawodników, którzy byli na tym boisku i zostawili serca, i dla tych też, którzy wchodzili, ci byli na tej ławce i też całemu sztabowi, jak powiedziałem, z chłopakami trzymaliśmy się mega, mega dobrze i z niektórymi się trzymam też teraz, nasza grupa Szerszeni, którą pozdrawiam. I jak powiedziałem, ten moment to jeden z najlepszych momentów w mojej karierze i bardzo miło wspominam na ten finał Pucharu Polski i dlatego też wytatuowałem sobie to trofeum na swoją rękę, bo jak powiedziałem, jeden z moich najlepszych momentów w karierze. Pozdrawiam wszystkich kibiców Lechii.